blisko Czałkowice Zdrój to na pewno jest mój dom. Tam się wychowałem, tam dalej mieszkają moi rodzice, brat. Bardzo lubię tam wracać, czuję się tam po prostu jak u siebie. Fundacja Akademia Łukasza Piszczka podjęła się przebudowy starych obiektów w KS-u Czałkowice i chcemy tam docelowo stworzyć też Akademię Piłkarską, która będzie się składała z nowych boisk, zarówno naturalnych, jak i sztucznego boiska, budynku klubowego z szatniami, z pomieszczeniami do rehabilitacji, z salkami gimnastycznymi, z siłownią. Marzenie, które się spełnia, bo tutaj grałem, nie miałem takiego komfortu, jaki tu będzie, w tej chwili będą miały te dzieciaki. Myślę, że dzieciaki będą z radością tutaj przychodzić. Przede wszystkim chcemy to zrobić dla dzieci z regionu. Wiadomo, że będziemy też stawiać na to, żeby ta akademia była jak najsilniejszą, jeśli chodzi o warunki sportowe, ale nie zamykamy się też również na dni otwarte w naszej akademii, dlatego każdy u nas będzie miał szansę potrenować na tych obiektach. Dobrze, wystarczy. Planujemy wystartować z 4 rocznikami, czyli pierwsza, czwarta klasa szkoły podstawowej i na tych 4 rocznikach się chcemy skupić, to znaczy z każdego rocznika chcemy stworzyć jedną drużynę. Na pewno nie będę się zamykał tylko do tego, żeby być twarzą tego projektu, tylko jeśli czas mi na to pozwoli, będę też, myślę, aktywnie uczestniczył w życiu tej akademii. Po 3 latach jesteśmy tutaj, stoimy w tym miejscu, w którym stoimy. Budowa, która się już zaczyna, pokazuje, że ten temat już jest bliski, że tak powiem, zrealizowania. Pierwszy etap, mam nadzieję, że skończy się w maju 2019, boisko główne, pełnowymiarowe, budynek klubowy, szatnie, rehabilitacja, siłownia. W drugim etapie dojdzie nam trzecie boisko, które będzie do końca 2020 roku gotowe. W pewnym momencie poczułem coś takiego, że mam jakiś cel, żeby też to, co ja gdzieś mogłem osiągnąć, podzielić się tym i oddać komuś. Brak takiego miejsca kiedyś spowodował, że Łukasz musiał wyjechać do Zabrza. Robimy to po to, żeby chłopcy nie mieli takiego dylematu i żeby taka możliwość tutaj w Czałkowicach była. Nie zapominam, skąd wyszedłem w ten wielki świat. No i czuję taki troszkę obowiązek tego, żeby właśnie też coś oddać.